To 3-4, dawaj. No to już 3-4, no. No już 3-4, człowieku. Siema, siema, Supermarket Together. Oj, kiedy, szybko biega. Kiedy weźmiesz supermarket i połączysz go z Together, wychodzi Supermarket Together. Tak. Dobra, ogólnie nie możemy wejść do własnego sklepu. Dobra, bo tam w prawym górnym coś napisane, że tab najpierw trzeba nacisnąć, okej. Okay. Buy to product shelves. Dobra, musimy kupić shelfy. Ojeju. Produkt, dobra, to ty się tym zajmij. Poczekaj, bo mi, ciężko mi się scrolluje. Dobra, mam. Tylko, że jak mogę je kupić tak, że ten. Może ja się tym zajmę. No może ty to zrób. Dobra, produkt shelfy, ale to trzeba wejść do sklepu. Czym to się, a build jest... O, wszedłem do sklepu, Bartek. Gdzie, którędy? Bokiem, bokiem. A, bokiem, no i widzisz, no i teraz mogę postawić. Dobra. Dobra, postawię. Teraz postawiłem jedno. Ale żeś krzywo postawił, dobra, co to ma być? Pierdolisz. A, jak pięknie. No Bartek, no ale nuda. No dobra. Dobra, i tu teraz co? Checkout i storage shelf. Dobra. Kup checkout, ja kupię storage shelf. Ja kupię, dobra, kupię checkouta. Jak to obracać? Rotate, lewy, dobra. Lewym, lewym. Dobra, i tutaj, oj, no tak. I cyk. Dobra. Manager room i pierwszy coś tam trzeba zrobić. Dawaj. Manager room. To są pistolety? Nie, to są kasy. Uuu, do kasowania, ale zajebiste. Jak je upuścić? O, upuściłem. Dobra, zajebiście. F-ka. Czekaj, we have franchise and acquire first perk in the perks. Wow, mamy te, czyli produkty pierwsze. No, chlebek. Ale fajnie to wygląda w ogóle. No, całkiem drzewko rozwijania umiejętności. No, no, podoba. RPG, gierka jest RPG, pamiętajcie. Totalnie. Custom manager blackboard clink. A to jest to. Product order. O kurwa, kupiłem shop space. Basic product. O kurwa, zwiększyłem sklep przypadkiem. Let's buy a box of each basic product. O kurde. No dobra. Ile mamy cashu? A dużo mam, to przepierdało. Tak, mamy dużo. No, 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 to jednakże wydałem 500. Dobra. Ja ćwierć bańki. Znaczy kafla. Plus dobra, symbol. Da się to przestawiać? Click buy, no to kupiłem. Czekaj, rotate, navigation. Dostawa przyjedzie, no? A, no nie chcę tak. O jest, dostawa! Placement. Bartek. Czekaj chwilkę. Co ty robisz? Ja bym to przestawić. O, mogę, dobra, zajebiście. Teraz już postawię to lepiej. O, i źle. Śmietnik? Dobrze, mi się mylisz, że lewy to nie jest akceptacja. Ja już... A, bo ty to przekładasz. Dobra, no dobra. Przełożyłem troszkę do tyłu. Ja już te barwy kładam. Dobra, zajebiście. I to są właśnie produkty z tego, w ogóle supermarket zwykłego. No mimo, że to są inni deweloperzy. Tak, inni deweloperzy. A właśnie, a powiedziałeś jak nasz sklep się nazywa? Ale to właśnie gdzieś tu powinno być chyba napisane, nie? Właśnie nie jest, dlatego trzeba powiedzieć. O, co to jest w ogóle? Wow, only cool people allowed. No a nieźle, nie my, sadkie. A, ej, to pewnie ci zapłacili pieniądze, oni są cool. No, ale tutaj właśnie nie ma nazwy tego sklepu. No to, a to, jest no to musimy powiedzieć widzom. Dobra, no to w takim razie... Sklep się nazywa... Taniej nie będzie. Tak. Proste fakty. Dobra. Nie, a da się tak ustawiać ceny? Master... Bo mam ten pistolecik, ale no, tak namierzam, ale nie mogę chyba zmienić ten. Nie wiem, jak się używa w ogóle tego pistolecika, jak go się odkłada w ogóle. Też nie wiem. Kurde. Manage blackboard, click in. Dobra, no hit and them click. Każdy robi co innego. Order. Ale ty robisz order tych produktów. Znaczy ja już zamówiłem, ja już się wykładam, stary. No to kurwa, no to co? Nie wiem, czemu nam tego questa nie zaliczyło. No właśnie, też nie rozumiem. Może musisz wszystkie wystawić click produkty. Click on the plus. No wystawiłem. Czekaj, products in shelves, ale to jest podzielone, in storage, in boxes. Nie mogę kurwa ale tego wyrzucić z ręki, tego gówna, no. O, dobra, Bartek. Co tam? O, pod F się wyrzuca, dobra. Co tam? Taniej. A ty nazywasz? Nie będzie. Nie ma napisane. O, jest! I zrobimy kolor. Ale dziwnie to wygląda. Change color, żeby ci ładniej było. Jak to wygląda? Patrz. Taniej, nie, będzie. No bo spacji nie ma. Śmiesznie, śmiesznie. Chyba nie ma spacji, czy jest? No nie, no nie ma. Nie ma spacji.
Przecież zamówiłem to. Dobra, zamówię jeszcze raz wszystko. Mam bruma. Click on the plus on the each product to add it to the shopping list. When you have one of each there, click buy. No to przecież zamówiłem już. Dobra, zamówię drugi raz wszystkiego. Może ja to muszę zrobić. Może ty to musisz zrobić. O, widzisz, no ja to muszę zrobić. W ogóle tu nie przyjeżdża Basic towar, tylko towar się respi z nieba. Wiesz? Aha, okej. To ja zamówię coś. Dobra. Hold it. Dobra, muszę jego wziąć. Dobra, czekaj. O, dobra, biorę, zajebiście. Dostaw tam na półkę, a resztę do magazynu. A resztę do magazynu. Zostawiam. Kurwa, ile tych produktów można. No, gdzie to wyrzucić? Nie, do magazynu, do magazynu. Ale pudełka puste. A, do śmietnika, tu. A, to jest po prostu śmietnik, dobra. Tak. Produkt placed, but cost price. A cost price trzeba zmienić. A, zajmiesz się tym, Bartek? A jak właśnie właśnie nie ogarniam tego. Manager room i pricing devices, to co chciałeś zrobić, tym pistoletem. Ale że w tym? O kurwa. No tym trzymakiem. Nie, no tu te trzymak weź, Bartek, do ręki. No dobra, no mam trzymak. No, i podejść do tego. No i właśnie to robiłem, ale no nie mogę tego zrobić. Czekaj. Po prostu scrollem muszę to robić, okej. Okay. Market price, no dobra, no to stawmy. A, no chyba, że mam drożej dać. Plus E, tu... A, musi więcej dać, więcej. A ile mam dać? No daj 10% więcej na przykład. Jak bazowo było, nie wiem, za 90, to daj stary za dolara na przykład, o. Dobra. Za dolarka. Dobra, ja dałem za dolarka. No dobra. Co? Accept price i F drop item. No to może teraz ja muszę zrobić magicznie tego. No nie wiem. No spróbuj. Rzuciłem ci. Już. No ja sobie wezmę swój. Dobra. Ej. O, raz ty musisz robić questa, raz ja. Dobra. Aim at ten. No dobra. Aha, czyli maksymalnie może być dwukrotna marża. Okej. Okay. To drogo, no to dużo. 45 to dajmy. O. No może być. A nie więcej? Więcej! Więcej? No nie wiem. Może być za dużo. 89. Jak max to jest dwukrotna marża, to zróbmy o jeden mniej od dwukrotnej marży. Zajesz? No nie wiem, co to zadziała, zobaczymy. 44, czyli 43, czyli dolar. Ale ja dalej. 33. A weź upuść teraz to. Czekaj. Bo tu. No upuść F. No upuściłem. Teraz chyba ty musisz teraz zrobić tego questa. A to zrobiłem przecież. Czekaj, a. Space more than double. If a product has cost $1, no dobra. A, musisz na 6 różnych produktów zmienić cenę. A my ile mamy? 2, 4, 6. Dobra, 29 ustawię. A to daj tam powiedzmy 1,95. Tam miotła tu jest. Zniosłem. O chuj. Nie wiem. Tam tutaj. O, 80. Tutaj dam. 2,50 to było, to powiedzmy nam 3,58. Robię 2,09 niech będzie powiedzmy, a tutaj jedne 2,35. Tutaj 2,05. O! Ready, allow customers, press the green button w menedżerze. Odkładaj na miejsce te trzymaki. Tak, dobra. Tak, żeby się nie pogubiły. Dobra, open! O kurde, ile tych... A! Co, stary, co czwartek trzeba sprawdzać ceny od nowa. O nie, zniknął mi ten tutorial. I teraz nie wiem, co mi się też, działo. No. No to freestyle. No to freestyle, no. No to dobra. Na kasie nie musimy siedzieć na kasie? Nie wiem, no siadaj na kasę, no nie mam no pojęcia. Jak siadaj, jak nie ma tutaj człowieku do siadania, się do siedzenia nie ma. Jak to nie ma? A to może nie musisz siedzieć. Może jak będzie jakiś klient, to będzie ten. Dobra, przychodzą. No. Aha. I co? No i co? Chyba obstawiam, że chyba... A, nie ma animacji, nie ma animacji. Nie, jest git, po prostu nie ma tak? animacji. Tak, ale nie biorą zniknęły. Żadnych produktów. A nie, biorą nie, no, coś, biorą. Oczywiście biorą. O, dobra, zobaczymy kasę. Tam? No i co? Oni się sami obsługują. Leżą. Dobra, no i co? A, kartę mi dał.
A? Ale gówno. Co mówisz, że ciężko się siedzi na kasie? No, ciężko, tragicznie ciężko. No powiem ci, że jest wysoko. Okay. Dobra. Ja się zajmę, żeby te ceny były zmaksymalizowane, żeby najbardziej ich skamować. Dobrze. Tam ich najbardziej się da. 4,99. No. Gotówka. 36. Kiedy możemy employeesów mieć? Co? Już chcę wyzysk robić. A kurde, no trzeba się sanować troszeczkę. 97, zaraz ci powiem kiedy. 98. 2,98, czyli 97 musi być. A? No ja tu maksymalizuję marżę. Kiedy pracowników? No. Zaraz ci powiem. Nie, to jest open, storage to ciul. Czyli produkty. O Jezu, se poczekasz. No nie gadaj. Ile? No. Raz, dwa, trzy levely, trzy levele. O kurde, belka. No postawisz trochę na kasie? Wiesz co, jak zajmę się tymi cenami, to spoko. Dobra. Bo ja tu maksymalizuję ceny. 2,70, czyli 2,69 max cena. Dobra. 2,90, czyli... Powiem ci, że sporo się zarabia rzeczywiście. Jak zauważyłem. Pokradamy w praktyce. Kurwa, jaka kolejka się zrobiła. No, może drugą kaskę kupimy. No, właśnie tak się zastanawiam, czy może jeszcze drugą kaskę tutaj ogarnąć. Czekaj. Tu jest zrobione. Tu jest zrobione. Dobra, ceny są zaktualizowane. Zobaczcie, czy w ogóle jest taka opcja jak druga kasa. Bo ja tu nie widzę w ogóle takiej... Co to jest? To wszystko. Co to jest, Bartek? Stary, wyjebane w tą kasę, chodź tu do mnie. Co tam się dzieje? Co to jest za tablet? Tu są wow, tablety jakieś różne. Rzeczywiście. Tam jest UW przycisk. Oświetlenie jakieś. Co to można ten? Rzeczywiście jest... O wow. Ale... Dobra, ja idę na kasę zobaczyć, jak to wygląda. Ale nic tutaj się nie da... A, mogę kwiatki stawiać, oświetlenie. Właśnie nie wiem, dlaczego tam brum. Czekaj. Ale się kujowo cieszy na kasie. No, mówię ci, to jest tragedia. Ale dramat. Kupię ci światło. Ale dramat. No, światło jest git. Ale dramat. O. No, dramatycznie, co? Ale dramat. Kupię nam światło. Ty nie, można za... Jak cofnąć? Bo za dużo mu dałem. Chyba prawym? Prawym. Dobra, nie będzie na piwku, skurwysynie, wolno. Weź poszukaj, czy nie ma się przypadkiem na dwie kasy lecieć. Można na dwie kasy. No to, ale czy gdzieś, gdzie można kupić? No ja wiem, gdzie można kupić. To nie chcesz kupić? No kupić, no. Po tym wyprzedał się towar, Bartek. Już narzekają klienci, że nie ma nic. No to niech się pierdolą. No No co, taka prawda? Czemu tak? Człowieku, co ty gadasz? Czekaj, czego wy chcecie, no. Dobra, czekaj, bo ty do magazynu wrzuciłeś. Tak, parę rzeczy jest w magazynie. Zostawiam. Oj, się dramatycznie siedzi na tej kasie. No, tragedia. Jest dramat. Najprzyjemniejsza kasa była w Old Markecie. Zapraszam prawda. Do dyskusji, bo nie ma o czym. Akurat prawda. Po prostu dawali ci woreczek z hajsem, no idealnie. Tak. No dobra, zarabia się dużo. To fajnie. Zarabia się dużo, no. Ale jakim kosztem? 20,40. Może sobie fowa zmniejszę? Będę mieć bliżej można? Wszystko? Tak, można. Będę miał może bliżej wszystko. No to może rzeczywiście. Bo to ja na 90 grałem. No dobra, teraz dobra. Jest bliżej wszystko, to w miarę sensownie się pogra. Czekaj, ja się nie lubię na niskim fowie. W ustawieniu. Dobra. O, od razu lepiej, no. Chociaż 90 to chyba za dużo. Ja miałem na 90 bazował, teraz mam na 60, człowieku. A, bo ty zmniejszyłeś fowa. Tak, ja zmniejszyłem. A. Żeby mieć bliżej przyciski na kasie. A no widzisz. Kumasz. To ja troszkę oddaliłem, bo dla mnie było za blisko. Ale dziwne. Ale nie lubię siedzieć na tej kasie. No, tragedia. Jest to dramatyczne. Traumatyczne wydarzenie, no. No. Ale biega z tymi zakupami. Plus jest taki, że jest faktycznie szybki sprint w tej gierce.
No. I Jezu, jak dobrze, że niektórzy klienci płacą kartą. Zresztą wpisywanie jest... karty też jest denerwujące momentami. No, nie jest najprzyjemniejsze na pewno. Ojejku, dobra, jeszcze to sobie uzupełnimy. Ojejku. Fajnie, że tych produktów można w chuj uzupełniać też. No i masz podział, stary, co masz na półkach, co masz w magazynie, a czego nie masz, co nie? Właśnie nie wiem, czego nie mam. Nie no, masz wszystko, co się namawia. Soli? Od soli się powie już... pierdoli. Nie, solu jest. Nie wiem, czego nam brakuje. Coś ci powiem. A? Widzisz, że na ekranie jest pokazane, jakby czego no stary, brakuje? Wchodzisz do tego, tutaj. Produkt order i masz tak, na czerwono masz to, co masz na półce. Na zielono masz to, co masz w magazynie. A na żółto to, co masz stary w kartonie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, muzyka Super Auto Pets! O, nawet nie wiedziałem. Stary, idź na drugą kasę. Dobra, idę. Patrz, jaki jest dramat. O, muzyka Super Auto Pets, ja to w ogóle podziwiam, że poznałeś. No nie, no to ja znam, że mam w tej grze tyle godzin. No ja właśnie wiem, że masz dużo godzin. Ja powiem ci, że tak samo mam na przykład z SCP Containment Breach. Jak są jakieś dźwięki z SCP Containment Breach w jakiejś grze, tak jak jakiś czas temu w Chained Together był dźwięk Gate'a, ja od razu poznałem. Dobrze. No już ty też w Containment Breach'u chuj czasu spędziłem. Ja pierdolę, ale to się źle wydaje. Ale aż mi się zechciało Super Auto Pets grać, chyba jakiś powrocik kiedyś trzeba zrobić. Mówisz? No. Totalnie. Pamiętaj, żeby dobrze resztę im dawać. Bo jak dasz im za dużo, to jesteśmy stratni. Nie, no proszę cię, przecież oni i tak płacą dwa razy więcej niż powinni. No ogólnie tak, ale to maksymalizujmy ten wyzysk, pamiętaj Bartek. Dobrze. Ale się dramatycznie kasy używa, jak 40 tysięcy ludzi może w to grać, a Wesela 8. Wesel jest lepszy od tej gry. Nie pozdrawiam, bo nie ma dlaczego pozdrawiać. Zajebiście. Dobra, ale ogólnie gra w na pewno wiemy, że muzyka jest no copyrightowa. Bo z Super Auto Petsów? Hmm? Oni mają NCS-y? Tak, tak, no. Dobra. No nie wiem, czy wiesz o tym, ale tu nie przywozi ci ciężarówka towarów, tylko towary się respią tak z nieba. Ciekawe. No to wiem. To mówiłeś. No właśnie, muszę ten... Dobrze, że jest szybki sprint w tej gierce, to akurat jest plus gigantyczny. Mam wrażenie, że ludziom się to po prostu przyjemnie w to gra przez to, że właśnie tak szybko tutaj się progresuje. No tak, ale na tej kasie, nie wiem komu się może grać przyjemnie na tej kasie, no to jest dramat akurat. To jest akurat tragedia, to prawda. Jest to dramatyczne, człowieku. Pam, pam. Dobra. Czemu ja czasami mam napisane need a broom for this? Ja też czasami tak mam. Nie rozumiem też. O Jezu, zlagowałem na chwilę. A odkryłeś, do czego jest ten tablecik? No oświetlenie kupiłem. A, dzielny chłopczyk. Dzięki. Wiesz, to jest to, że ja skanuję te produkty i ona i tak stawia je dalej. Takie, że ona nie widzi tego, że ja to skanuję i że może postawić w tym samym miejscu. Tylko ona stawia je po prostu tak, jakbym ich nie skanował. 27, 44, dobra. Ale jest dramat. No. Płaćcie kartą. Weźmy, dajmy permanentną tabliczkę karta, płatność tylko kartą. Only card. Do supermarketa zwykłego jest specjalny taki mod, który właśnie dodaje opcję, że tylko można płacić kartą. Nie dziwię się. Absolutnie. Ludzie specjalnie zrobili, bo już mieli dość płacenia gotówki. Ale z drugiej strony tam są bardzo też szybko pracownicy. No to ja w ogóle nie wiem, w którym momencie... Ty, mamy trzeci level chyba. Tak? No tak w lewym górnym rogu jest napisane, w ogóle. A rzeczywiście. O, mamy dwa upgrade'y, poczekaj. Stary, jeszcze jeden level i mamy employersów. Zajebiście, kurwa, nawet nie zauważyliśmy kiedy. Tak. No widzisz, właśnie o to mi chodzi, że nie, po prostu tak, wiem, się tak szybko progresuje, że no... No to ciekawe w ogóle, że tak szybko progresuje. Mm. Nawet nie, dobra, jak będzie czwarty, nawet bierzemy employersów instant. No i zajebiście, tylko produkty tam dorzuć w takim razie. Bo no właśnie, bo są nowe, nowe produkty. To je tam dorzuć tylko, szybciutko. Tylko powiem ci, że ja tu cały czas robię, co nie?
Spoko, spoko, to odpuść na chwilę kasę, ja tutaj też cały czas skanuję. Ja nie jestem na kasie, nie jestem, ja wykładam towary cały czas. Nie nadążam. Trzeba będzie postawić jakiegoś frajera na kasę. No dobra, to jest... I będziemy we dwójkę towar wykładać. Dobra, kit, kit. No to faktycznie bardzo szybki ten jest. Progres. Dobra, dawaj hajs. 35 zł, 80... 8 groszy. I on spasy, bo chce zaakceptować i skacze. To jest tak. Dobra. 16. A jak się kupuje półki, wiesz? Pod tabem. A no tak, zapomniałem faktycznie, Bartek. Kiedy destruchajka? Zapomniałem. Nie jest to ciekawa na pewno gra w kontekście. Ja myślę, że tak do pogrania sobie tak nie za długo. Tak, tak nie za długo, bo jebla idzie dostać. No. To prawda. W sensie, no monotonia wchodzi, co nie? Mimo, że odblokowujesz nowe rzeczy, to wchodzi monotonia. Jaki to jest maksymalny poziom graczy na raz? Nie mam pojęcia. Ogólnie ten, ogólnie kwestia, to jest taka gierka jak właśnie Grocerka, że wejdziesz sobie raz na miesiąc. No nie, w Grocerkę, powiem ci, że nie wiem. Co ty trzesz pizdę, czego ty nie możesz znaleźć? Przecież widzisz, że jestem zajęty. Przestań mi drzeć pizdę. No właśnie. Nie mamy tego, półkę trzeba kupić. No dobra. Coś chciałem. A, nie, tylko z tym. Z Old Marketem akurat miałem coś takiego, że akurat spoko się w to grało, także progresowało się rzeczywiście. No. No tam chyba tam nie to chciało. No, chciało mi się w tego Old Marketa rzeczywiście grać bardziej. Mhm. Było takie, że rzeczywiście zbierasz te rzeczy, nie musisz ludziom wydawać pieniędzy, bo przychodzili ci od razu, kurwa, wręczali. To było przyjemne. Wręczali było ci złoto, przyjemne. 30 srebrników ci przynosili. No zajebiście, fakty. A, za dużo im wydaje. Zaraz. Dobra, może być. O Jezu, dobra. 30 dobra. Srebrników mi przynosili od razu i nie było problemu. No, na co wy narzekacie? Ile idę u Nexon? Hejka, hejka, witam serdecznie. O, papieżowa za chwilę w grze będzie. Dobra. O kurwa, jakie drogie rzeczy! Tak? Chuj, kupuję! No także już prawie nie mamy cashu. Co ty gadasz, rzeczywiście? O, ja pierdziele, co ty żeś kupił? Nowe produkty. A nowe półki nie trzeba kupić? Kupiłem. A, kupiłeś, no i klasa. Ale takie półki z kategorii, żeby był ustawiony produkt na nich, a nie z kategorii magazynowe. A, i w magazynie już brakuje miejsca. Znaczy to wiesz, to pójdziemy taktyką z groserki akurat, mam wrażenie. Rozumiem. Czyli rozrzucanie po całej planecie, dobrze. Trzeba będzie też ten... No nie, mów, że to lodówkę trzeba kupić. No wow, no to nie jest... rób sobie jaj. O ile lodówa chodzi? No jeszcze nie wiem. O ile lodówa wariacie? O dobra, mleczko można tak o postawić. A? Milś. Dawaj hajs. Zajebiście, złoty 53, nie ma problemu. Dobra. Dobra, jeszcze ostatni klient. A bo w nocy nie przychodzą? Nie, przychodzą. Okay. Tylko po prostu u mnie ostatni klient. 9-17. Ale już kolejnych dwóch przyszło, więc spokojnie. Okej. Już zdążyli przyjść. 84. Dobra. No powiem ci, że lodówa się przyda. Lodówa? Tak, bo żem kupił kurwa lodówkowe rzeczy. No. Żeś nie skumał, że to lodówa będzie potrzebna? Nie patrzyłem co kupuję. O, rzeczywiście się zamyka sklep, wersja druga 30 się kończy. O, to dobrze. No. Będzie czas na resecik. 82. No bo właśnie w tej grocerce to mam wrażenie, że trochę przesada jest z tym całym cyklem 2-4 godziny. No. My już jesteśmy kurde tutaj koneserzy takich symulatorów po prostu. No, trochę tak, byczku. Trochę tak. Takich sklepowych. Dobra, takie... ile jest ten? No w tym symulatorze ja bym poprawił to i to, no ale ogólnie to było lepsze, no. Fakty. Zajebiście. A powiem ci, że jest lipa ogólnie. Co tam? Ponieważ, byczku,
nie mamy hajs, żeby kupić lodówkę, a mamy produktów. Teraz będziemy mieli hajs, spoko. Ile kosztuje lodówka? Dużo. Ile? Już ci mówię. 350. To będziemy mieli za chwilę. Mówisz? No starczy nam hajsu. Ej. Mówisz? A. No dobra. Dobra, dawaj hajs. Dzieju. 30. Ty, jaś. Ty kupiłeś kasę za kafla, ale w sumie ci kazałem. No. Tak było. O, tu jeszcze można ten. Zacznijmy od tego, że kupiłem powiększenie tego naszego sklepu za 500 przypadkiem. Naprawdę? Tak. No to tego nie wiedziałem. No, to nawet ci powiedziałem, ale oplułeś mnie całkowicie. Nie, oplułem, przepraszam. Dobra. Teraz to jest fridge. Zobaczymy co teraz. Uwaga. Co ja kupiłem? Co to jest w ogóle? Kurwa Danonki. O kurde, no. A, no to też jest w tym, w supermarkecie zwykłym. I ser. O, dużo sera wchodzi do kasy przynajmniej. O, ser chociaż jest inny. Wow. Wow. Pogchamp. No i zmienili kolor soli z niebieskiego na zielony. Wow. Tak samo ten, tą pastę zmienili z czerwonego na zielony. Mleko jest dokładnie to samo i mleko było w lodówce w zwykłym, a tutaj widzę, że na półce się wykłada. Stwierdzili, że zrobią UHT. UHT jest po HT, człowieku. No za scenariusz. A, to jest też z jedynki. To jest jedynki, no po prostu ze zwykłego symulatora. Tu jeszcze dałam się. Danonków mało się mieści. To bardzo ciekawe, czy to są takie asety, czy... Asety, na 100%. Nie asety, no. Asety na 100%. Dobra. 2,60, czyli 5,20, czyli 5,19. Mówisz, że sklep się automatycznie w nocy zamyka. No, no w sensie jest napisane, że jest open, ale już nikt nie przychodzi i czas się zatrzymał. Więc o to chodzi. Czy musimy do spania iść, czy jak? No chyba tak. Bo musimy jakoś zakończyć dzień. Zmienię ceny i możemy iść do spania. No i zaraz wbijemy czwarty level, employerów będzie trzeba. Dobra, to 4,5,4,40. No bo patrz, bo tutaj przypadkiem kliknąłem po prostu. Myślałem... No ja wiem na którą tablicę. No, w sensie, no chodzi o to, że ja myślałem, że ja sobie ją przybliżę. Wtedy będę mógł nacisnąć buy, ale po prostu kliknąłem buy. Tak, wiem o co biega. To jest na Unity gierka, tak coś czuję. No możliwe, bardzo możliwe. 4,70, 4,69. Ale marżę kurewsko dużą nakładamy. Dobrze, dobrze. 4,69. Zmienię ceny. Kupisz telewizor, nie wiem na chuj. Żeby reklamy puszczać. Możliwe. 4,69. To co? Nie wiem, jakaś... Jezu, 2,366, 3,65. Trzeba przeskrolować to wszystko. 3,65, ale przynajmniej raz się cenę ustali. Kurde, robi się ciemno chyba. Na dworze tak robi się ciemno. Tak się przyciemnia ekran. Nie, w sensie, że jak wychodzisz ze sklepu. 8,7. Witaj, kiko, hejka, hejka. 7,89. Ale czas stoi w miejscu. 7. No tak, no mówiłem o tym. No, zmienia się ciemno. Sorry. 7,89. Sorry, bo ja tu mówię 1000 rzeczy dobrze, na raz. Dobrze, ustaw sobie, nie ma problemu. 7,89. Poczekam, żeby cię opierdolić. Kurwa, zresetował mi się scroll. O kurwa. A to żeś trzeba zrobił. Trzeba scrollować. No to trzeba. A wiesz, że z kontrolem, czyli ten, z E robisz szybciej? Teraz spojrzę. 7,89. Oglądam odcinki na YouTube, a teraz postanowiłem wbić na live, a to witaj, hejka, hejka. 7,89. Warto. Jak humorek w tę upalną niedzielę. Tragicznie ten upał wpływa na to, na te streamy. Poszło z E? O, dobrze wiedzieć faktycznie. Myślałem, że mnie trolujesz, dlatego nie sprawdziłem od razu. Nie troluję. Dobra, i co, jak to tak się napisane. Spanie włącza? Panie, nie mam pojęcia, właśnie musimy może się sklep dowiedzieć. Trzeba zamknąć. A, tak, bang. No. End of working day one. Minus 4,5 kafla. Wow, ale super. Ty, co jest, czemu? No przez to, że na początku wydawaliśmy wszystko. Ale dobre, tu nie ma czynszu ani nic. Tak nie, no nie jest, będzie. Był rent 20 zł. Tak? No. A, to 20 zł to wiesz. Dobra, openinguj, no. Zaraz będzie level jeszcze. Up. I mamy stary jeszcze tego. Jeszcze mamy soda.
Ale nie mamy pieniędzy. Wodne chłodzenie jest skurwiające pod tym względem, że momentami jest głośne, ale jedną. A nie, półek mamy dużo, spoko. Lodówkę trzeba kupić. Lodówkę i obsługiwać tych trzeba. No dobra, no to co, no czekamy na klientów, no. Tyle. Teraz powinniśmy sporo hajsu zarobić i zobaczymy tych employerów. 350, no tak, tak, tak. Dobrze mówisz, Bartek. Za 12 sekund. Wi-Fi connection będziemy mogli odblokować, ciekawe. Oj, czegoś brakuje. Nie kupiłeś coli wszystkich. Ja pierdzielę. Tu jest jeszcze drink. Cola drinken, ja pierdzielę. Dobra, już jestem, już nie kupiłeś wszystkich kol. Ja żadnych kol nie kupiłem. No właśnie, nie kupiłeś żadnych napojów. No bo nas nie stać. No dobra, ale oni są wkurwieni. No to będą wkurwieni, ale jak kupią coś, to się zainwestuje. No nie miałem pieniędzy, żeby kupić. Klienci mogą grać w tej grze? Chyba nie. Może musimy odblokować w drzewku złodzieje. Potrzebujemy, stary, 150 zł. No dobra. To nie, dawaj, zarabiaj 150 pieniądze. 150 zł to ten, to kupimy nowe produkty. Nie no, potrzebujemy 300 ponad, żeby kupić nowe produkty. No lodówkę, ale mamy jeszcze produkty nie lodówkowe, nie, na których no, brak... Właśnie, właśnie o to chodzi, no to o to mi chodzi produkty, nie lodówkowe. No tak, ale oni narzekają na brak nie lodówkowych, bo niektórych nie lodówkowych nam też brakuje. W sensie, jak no, coś. Tylko nie lodówkowych nam brakuje. Nie, jeszcze nie, jeszcze tych niektórych nie lodówkowych nam kilka brakuje. No ty, nie lodówkowych nam brakuje. A lodówkowych też nam brakuje. Czego nam lodówkowego brakuje? Z trzeciej zakładki, kole. No to kole są lodówkowe? Tak, kole są lodówkowe. Premium soda, soda battle, cola battle i sugar free soda battle. To jest lodówkowe. A, to jest, okej. Okay. A jeszcze są produkty nie lodówkowe, których też nam brakuje. Jakie? No nie, bo za chwilę ci powiem, bo nie chcę teraz podchodzić do tego. Sekundę. Tak, dzisiaj zaczęliśmy grać, no. 150 i je zamówię. 22... Jak pewnie jakoś super dużo w to nie będziemy grać, chociaż póki co gra się okej. Okay. Tylko jak zatrudnimy rzeczywiście pracowników, będzie lepiej, myślę. Tak, będzie 1000 razy lepiej, człowieku. No, żeby ktoś za nas na tych kasach robił, bo to jest tak wkurwiające po prostu, że szok. A nie lodówkowe, co nam brakuje? A! Dobra, bo tu jest taka zasada, że w czteropaku nie trzeba być w lodówce, ale w jednej, a w butelce musi być w lodówce, kumasz? Okej. Dobra, ja wystawię w takim razie te nie lodówkowe. I co, jogurty nie muszą być? Nie no, ja mówię względem napojów. A, napoje. Że napoje czteropakowe nie muszą być w lodówce. Okej. Okay. Bierz sobie gabeczki. Dziwnie to rozwiązali troszeczkę. No pewnie tylko tak, pewnie dlatego, że takie asety były dostępne. Możliwe. Ja zaraz też będę musiał ceny zaktualizować. Tych trzech nowych produktów, żeby... No spoko. Zarabiał nam pieniądze. Dobrze, bardzo. Ważne w życiu, żeby zarabiać bardzo pieniądze. Bardzo ważne, bardzo ważne. Dobra. A? I teraz tak. To jest 4,20. Ile koncesji? O kurwa, ile my mamy? Koncesji? Co to znaczy? No że... Kurwa, no ile czepiemy z tego hajsu, no. Chuj. Marży mamy 90... A na ile produktów? 90... Co? Ile produktów mamy? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Okej. Okay. Na wszystkim razy dwa tyle, ile jest marża, tak, po prostu tak. Odczepiamy. Cudowne to jest. Akurat. Z tego akurat jestem dzienny. No. Jeszcze się pod F wypuszcza przedmioty, dla mnie to jest absurd. Ale już idzie coraz lepiej. No, mamy level up, biorę playera. Dobra, bierz. Dwóch dobra. Najlepiej, jeśli możesz. Dobra, jak się ich zatrudnia? Nie wiem. No, jakieś menu może employersowe? Może w tym tablecie? Nie, w tablecie nie. Jak się zatrudnia pracowników? Nie ma rodzaju. A jest, dobra. Na kasę? Na kasę, no. Ile możesz dobra. Na kasę? No, póki co jednego zatrudniłem. Ajajaj, że, tylko jednego? Żeby zatrudnić ale drugiego? Nie, levele trzeba wbijać. Za 5 leveli. O kurwa, mać. No. Może usuńmy jedną kasę, to będzie sobie w swoim tempie robić. A jak się, jak można ją sprzedać? Bo można. Nie. Nie można? Mów.
Nie można jej sprzedać, ale można ją dać do magazynu chyba. No to daję do magazynu. A nie! Czekaj. Chyba odjebałam syf. Co zrobiłeś? Nie. Nie, jeszcze jednak nie odjebałam syfu. No to się zdecyduj. Nie, wiesz co? Nie wiem. Nie, no, wiesz co, ty musisz to zrobić, bo ja nie mam pojęcia totalnie. Teraz zobaczę. Ja się gubię tutaj, przepraszam Bartek. Place mode, dobra, ja to za może zabiorę, mogę to tak ten. Rotate. Zabieram. A no tutaj nie mogę tego postawić. Dołożę tego, dołożę produktów. Tego nie zrobię. I za chwilę kupimy nowe produkty, bo już na lodówkę nas stać. Mogę tylko to przestawić, nie wiem czy no właśnie wiem, właśnie też miałem ten problem, Bartek. No właśnie widzę, że rzeczywiście. Twoje problemy. No i co, czy jak już postawimy, no nie możemy się tego pozbyć. Właśnie, nie wiem, dziwne. No trochę dziwne, dziwne rzeczywiście. Bardzo. Bym powiedział. No gra ma błędy jeszcze, to na pewno. Dobra, to, kurde, to lipne, powiem ci, że no. Nie możemy wywalić tej kasy. No bo muszę tutaj robić na tej kasie, kurde, bela. Się będą kisić ci. Klienci. Może da się jakoś zamknąć kasę? A nie. Nie wiem, ani możliwe w sumie. Nie widzę tutaj jest, takiej opcji. To takie głupie. Nie widzę tu opcji, zamknij kasę. Dobra, powiem ci, że ten pracownik oddaje ogólnie. A pewnie oddaje. Gdzieś tu poszukam, coś z supermarket, czy gdzieś tu może jest jakaś taka opcja? Może gdzieś pod escape'em w opcjach. Shop space tu nie. Może miotłam? Nie, nie miotłam. Settings. Tutaj coś będzie. Jump, open builder. Voice chat, a nawet jest voice chat. Menu next, menu previous. Nie ma tutaj takiej opcji. Właśnie nie ma. Nie ma in menu options, controls. A tutaj. Builder. A i controller, w kontrolerze można w to grać nawet. Dobra, kupuję tą lodówkę w takim razie. No dobra, ale tutaj musisz myszką, kurde, operować, bez sensu, a nie rękami. Dobra, i tu nam brakuje kilku tych produktów, tego, tego. No te czteropaki się kończą. I Cola Patrol jeszcze, możesz kupić już tego, lodówę. Już kupiłem, już a? Ten, tak, już właśnie biorę, żeby był pełny aktualny asortyment. A, widzę. Gdzie pomogę rozkładać. No ja zaraz tak ceny będą się ustalić nowe. Dobra. Chaotyczna mocno gierka, powiem ci. Do 20 równogramy? No tak, tak. A to jest. No, kościół. Też wzięte z tego. Połowa wzięta z zwykłego supermarketa. Asset store. O. Po prostu asset store. Dobra. Hey, Vitus. W takim razie tak. Eka hejka. Jezu, 3,60. Skanuję. Dobra, 4,50. To ładnie ustawiaj. 6, tak, ustawiam Bartek. Bardzo ładnie, nawet rzekłbym. Dobrze. Dobra, mamy teraz mamy pełny asortyment produktów. Trzeba tylko patrzeć, żeby się nie kończyły. Okej, okay. Tak, obserwuj. Tak. Nie ma kolapaka. Wiem, ja mam wszystko na... Tu akurat ten monitor działa. Czego Cola i soda pack. Ale zakupy zrobię, człowieku. Zabijesz mnie. Oho. Nie podoba mi się to. Cyk. Wygląda w ogóle jak kasa samoobsługowa, czemu my tego nie właśnie ma? Nie wiem, nie mam pojęcia czemu to tam leży, człowieku. No właśnie tak. Nie możemy jej przenieść. No byłoby za pięknie akurat. To prawda. No to brakuje kilku funkcji, które są dosyć mocno fundamentalne. Unfortunately. Uj, możemy
tutaj jest też Wi-Fi connection i że tam daje więcej klientów przychodzi na dzień. To w jakim sensie Wi-Fi connection, że co? Że no, to chyba tak. Że jest bardziej atrakcyjne dla większej ilości ludzi w dniu. Więcej wtedy przychodzi. Intrygujące. No, intrygujące. Ale wyjebane, idźmy pod drugiego customersa. Nie customersa, no, tylko pracownika, employera. Znaczy wiesz co, ja poczekam aż, bo ile nam brakuje? Poczekaj. Daily Pro. O Jezu. Delton? O Jezu. Czekaj. Frozen Foods. O, ale tu są też ulepszenia pracowników. Na tak? przykład można dać ten, darmową poranną kawę i wtedy pracownicy chodzą 20% szybciej. Uuu, ale to bez sensu dla 4, pracownika 6. na kasie, który nie chodzi. Tak, stary, potrzebujemy 6 punktów sklepu, żeby ulepszyć. Okej. Okay. Ja poczekam, aż będziemy mieli te 6 punktów na raz, żeby nam nie narzekali na brak produktów klienci. Nie no, możemy po drodze brać kolejne produkty, wiesz? Kurwa, to jest tyle roboty, stary, że my bez tego pracownika chuja zrobimy. Myślisz? Ja potrzebuję ciebie na magazynie, żebym miał to ogarnąć. No dobra. For real, naprawdę. Zresztą mamy piąty. Ile nam brakuje? Co? Ile nam leveli brakuje, bo już mamy piąty. Poczekaj. 2, 4, 6. 5 poziomów nam brakuje. Ale 5? Kurde, tak. Powiem ci, że to wolno idzie strasznie. No, mam wrażenie, że im dalej w grę, tym wolniej będzie ten level szedł. Głupie. No, takie logiczne w miarę rzeczy. Wiem, żartuję, no. O Jezu, że mówię jeden. Ropak, zapa. Dobra. Dobra. Też bym, powiem ci szczerze, żebym, kurczę, kolejną półkę magazynową zakupił. Okej. Kupuj, mamy hajs. No, kupię. To jest storage shelf. Tylko kurczaczku. Przynajmniej mam strasznie dużo FPS-ów w tej gierce. Super, freeze, soda battle. O Jezu. O, dobra. Teraz będzie przyjemnie, o wiele. Urwiają mnie ci ludzie. Czemu? Bo muszę pracować. No czyli parze druga kasa, że kupiliśmy, bo nie da się jej usunąć, co nie? Właśnie to jest problem. No wierz mi, Bartek, jeżeli to cię zmotywuje, to ja naprawdę się nie obijam. Ja mogę jej wyjebać ze sklep, kurde bela. No lipne. Ty, a jakby. Czekaj, mam pomysł. Czekaj. Wezmę to. Nie, kurczę, myślałem, że jak podejdę z nim do tego, do toalety. Znaczy toalety do kontenera na śmieci, to będę mógł użyć jakby do śmietnika. Ale nie. No, niestety. Nie ma tak dobrze. Unfortunately, można rzec. Może z tym można. Działa. No czy ta kasa się przyda i będziemy mieli drugiego employerca, co nie? Niby ta. Zanim to się stanie, to jednak troszkę. Problem. Nie, też nie działa. No nie najprzyjemniejsze, przyznam szczerze. Dobra. Też wiesz, można też wychodzić z założenia, że faktycznie ty bądź na kasie, albo jedna z osób z nas będzie na kasie, druga będzie wykładać na magazyn. A jak się sklep zamknie o 22, to się nadrobi zaległości po prostu. Okej. Okay. Tu próbowałem jeszcze tabletem pomachać, ale tabletem da się tylko usuwać światła, które postawiłem tym tabletem. No tak, to ma sens, Bartek. Ma sens, ma. Dobra. No plus jest tak, że brakuje nam teraz tylko 4 poziomów do kolejnego employersa. Super. No powoli wchodzą te lewa, to w ogóle nie wiadomo kiedy one wchodzą, bo nie ma powiadomienia żadnego. Ale widać, ten pasek się przesuwa. Jaki pasek? Jest taki paseczek, jak patrzysz sobie na godzinę.
To tam jest taki paseczek, który się idzie po nas. O Jezu, coś, jak ty to dostrzegłeś, człowieku? O, jakoś dostrzegłem. Dobra, dobra, już jest koniec dnia. No. Dobra. No co? No ja tu dokupuję jeszcze rzeczy. 2, 1, 2, 3, 4, kurde. To jest employer 3. Jest 2. 2 tu na dole. A to nie, trójka? To jest dwójka? Właśnie. Ale nie musimy po kolei robić. Niby nie, czwórka. Ale... Tu jest dwójka, tu. Na górze? No, prawie główny. Na głupie. Pomóż mi wyłożyć towar i zamknę. Dobra, do magazynu odłożyć to, co jest pełne. Nie, to jest pełne, to co jest na magazynie jest pełne. Dobra. Postawę po prostu nowa przyszła, Bartek. O, rzeczywiście. No, dosyć spora dostawa, przyznam szczerze. No, ale to jest jedna butelka, to żeby to nie marnowało miejsca. To szkoda, że nie da się szybciej wykładać tego towaru, tylko trzeba siedzieć i trzymać po prostu. O. Można klikać. No nie, no to klikanie jest wolniejsze. Tak? Tak mi się wydaje. Logicznie. Nie, ja klikam szybciej. Naprawdę? O. Okej. To szacun za umiejętności. Dzięki, dzięki. Dołożymy towar i kończymy? Tak, tak. Ewidentnie. Dobra. Dobra, dobra, Bartek. Dobrze, że ten... Cena produktów się zapamiętuje. Nie trzeba za każdym razem ustawiać ją. No, trzeba będzie sprawdzić ogólnie cenę, bo chyba się ma się zmienić, nie? W czwartki. Czwartki. Tu, czyli dzisiaj powinna być inna. Nie, nie, nie. Dzisiaj jest Tuesday, jest wtorek. A to się w Thursday się zmienia, dobra. No. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, tu jest po jednej wodzie, tu nie będę tego marnować slota. Przygotujemy sobie jakby nam się chciało następnym razem grać. Dobrze. Będzie wszystko tak ready to deploy. Pięknie. Realnie. Jeszcze dostawię, jest pełne, dobra. Zajebiście. Wszystko, te dwa też muszę wszystko. Dobra, kończymy? A, kończymy. W sumie, jakoś czekaj. Jakoś się sejwuje? Wiesz co? Ja się tak zastanawiam, czy nie lepiej właśnie kupić więcej tych produktów, bo wtedy... Więcej tych, więcej też levela będziemy wbijać, jeśli się wbijemy do levelu. No spoko, tylko i tak nawet jeżeli, to nie mamy jej aktualnie pieniędzy. No tak, no teraz tak, ale no, będziemy się martwić na następnych nagrywkach. Dobra, no to elo. Dobra, kończymy? Ale ty musisz jakoś zapisać w grę? Zobaczę.